7 razy 24. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Witamy słuchaczy Polskiego Radia 24 i widzów Telewizji Republika i zapraszamy na polityczne podsumowanie tygodnia, ale ja oczywiście przypominam jak co tydzień, że my czekamy przez cały tydzień 24 godziny na dobę na Państwa telefony, pytania, opinie, komentarze. Dzisiaj też jeden z Państwa głosów na antenie się pojawi. Sprawa jest banalnie prosta. Wystarczy zadzwonić na warszawski numer naszego telefonu 22 645 24 00 i po prostu nagrać swoją wypowiedź, a my te najciekawsze, najlepsze postaramy się w naszym programie wykorzystać. I tak też robimy. A dzisiaj Państwa i moimi gośćmi są Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość. Pan Marcin Święcicki, Platforma Obywatelska. Dzień pan dobry, Tomasz Państwo. Rzymkowski, Kukiz 15. Pan Paweł Rabiej, Nowoczesna. Dzień pan dobry. Zbigniew Gryglas, Porozumienie. I pan Witam Jerzy Wenderlich, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry. I w tę niedzielę, tydzień przed wyborami, będziemy rozmawiać między innymi o wyborach, a zaczynamy od debaty, która się odbyła w Warszawie. Dwa głosy głównych w tej chwili prowadzących w sondażach kandydatów wybraliśmy i od nich zaczynamy. Bardzo proszę. Ja uważam, że również ci, którzy wiele lat mieszkają w Warszawie, ciężko pracują dla tego miasta, mają swoje dzieci w żłobkach warszawskich, przedszkolach, również ich musimy zachęcać do tego, żeby zaczęli płacić podatki w Warszawie. Bo ja chcę Warszawy naprawdę dla wszystkich. Warszawa jest właśnie dlatego wyjątkowa, że praktycznie każdego dnia może ktoś wysiąść z pociągu i powiedzieć, ja będę warszawiakiem, jeżeli będzie chciał ciężko pracować dla Warszawy. I tu gong, czas minął. Czas minął Patrykowi Jakiemu, ale za chwilę jeszcze Rafał Trzaskowski. Bardzo proszę. W tej chwili rzeczywiście trzeba przełożyć wajchę i skupić się na tym, żeby Warszawa była lepszym miejscem do mieszkania, skupić się na jakości życia. Przede wszystkim na kwestiach takich jak edukacja, przede wszystkim na kwestiach takich jak pomoc seniorom, na przykład poprawa służby zdrowia, czy kwestie takie jak więcej zieleni. To są dokładnie te kwestie, na których trzeba się w tej chwili skupić. To są priorytety. Będziemy kończyli oczywiście tę fazę inwestycyjną. Będziemy dalej budować metro czy ułatwienia dla kierowców, ale dzisiaj przychodzi czas na to, żeby w Warszawie po prostu lepiej się żyło. No, dla każdego coś miłego można powiedzieć, jak wysłuchaliśmy tych dwóch wypowiedzi, fragmentów. Ich oczywiście w dyskusji było bardzo dużo więcej, ale rozpoczynając dyskusję na temat wyborów samorządowych, to ja pana posła Marcina Święcickiego zapytam o tą pisowską szarańczę, która ma być strząsana. Co to jest, panie pośle, pisowska szarańcza? No ja rozumiem... To fortunna czy niefortunna wypowiedź pana przewodniczącego Schetyny? No wypowiedź jest mocna. Ja rozumiem, że chodziło o to, że jednak PiS po dojściu do władzy no, obsadza Misiewiczami i osobami bez kompetencji często wszystkie możliwe spółki Skarbu Państwa. Dziesiątki milionów złotych na jakieś nowe fundacje powoływane. Ze 20 ustaw kadrowych, w których zniesiono konkursy na stanowiska i obniżono kwalifikacje. Więc po prostu ten masowy jak gdyby rzut na państwowe publiczne instytucje i na państwowe publiczne pieniądze ludzi z PiS-u, który nawet sam prezes usiłuje to powstrzymywać, tam raptem obniżył pensję parlamentarzystom. No ale to parlamentarzyści to jest tylko maleńka cząsteczka, prawda, tych osób, które żyją z państwowych pieniędzy. Jest cała masa innych, jak podam właśnie spółek Skarbu Państwa, fundacji, jakichś innych funduszy ochrony środowiska i tak dalej, i tak dalej. No, nastąpiła olbrzymia wymiana kadrowa. Fundusz ochrony środowiska to istniał i no tak. Nie wiem ile lat już istnieje, to już wszystkie kadencje przeszły. No dobrze, ale czy olbrzymia wymiana czy to kadrowa. Nie jest tak, że jest to też jakiś objaw, przepraszam bardzo, hipokryzji. Bo to jednak kto wygrywa wybory, ten obsadza te spółki, te fundusze. W gruncie rzeczy jest za tym też jakieś wytłumaczenie no bardziej racjonalne. Mówię bez względu na to, kto wygrywa wybory, bo jeżeli mamy spółkę Skarbu Państwa, to, no to też można sobie wyobrazić, że ona ma współpracować, jakby realizować politykę gospodarczą rządu. No i tam powinien być ktoś, kto będzie to robił, a nie ktoś, kto będzie przeszkadzał. Ja się pytam pana o samo to, że państwo krytykują, opozycja ma do tego prawo, robi to, była ta opozycja krytykowała, okej. A to określenie, ja pana pytam o słownictwo, o język, jak się panu język słownictwo podoba. Jest mocne, natomiast ja mówię mocne, ale dopuszczalne czy niedopuszczalne? Pani mówi, że ten, kto wygrał wybory, ten obsada. Ale obsadzać w taki sposób, że ponad 20 ustaw kadrowych, w których się obniża wymogi kwalifikacyjne dla urzędników publicznych i znosi się konkursy, no to jednak jest jakieś straszliwe obniżenie jakości ale pana kadr. Zdaniem...
to uzasadnia ten język, czy jednak pan przewodniczący Schetyna powinien się trochę miarkować? No jednak może... porównywanie ludzi bez względu na to, jak się ich ocenia do robactwa, to takie, wie pan, no... Wie pani, źle się, przynajmniej źle się kojarzy. Ja już nie mówię o tym, że to jest nieeleganckie, ale bardzo źle się kojarzy. Ja jestem przeciwny temu mocnemu językowi. Zdradzieckie mordy i tak dalej. Taki język pada z rozmaitych stron. Też na sali sejmowej słyszymy bardzo mocne słowa. Jestem przeciwny takim zbyt mocnym słowom. Dobrze, Ryszard Czarnecki. Jak się do tego odniesie, ale nie tylko do tego, do tej wypowiedzi, ale też i do tych zarzutów pana posła Święcickiego. Zastanawiałem się, czy dzisiaj przyjść w błękitnej koszuli, czy też w takim t-shircie jestem szarańczą, bo rozumiem, że w zasadzie byłoby to uzasadnione. Szarańcza, no to się kojarzy z czymś, co się zabija, takie insekty, czymś, co grozi człowiekowi i nie dziwcie się potem. I nie dziwię się potem, że na przykład wczoraj zdarzały się w Warszawie, o czym późnym wieczorem jedna z kandydatów poinformowała, że została fizycznie zaatakowana przez jakiegoś pana, no właśnie, który usłyszał o szarańczy zapewne, czy inne wypowiedzi waszych liderów, no i potem przeszedł od słów do czynów, tą szarańczę chciał, że tak powiem, fizycznie unicestwić, czy przynajmniej potrubować. A, no pan Schetyna mówił o strąceniu. No tak, no to właśnie ten pan strącił tą panią. Dobrze był jej mąż. No, dobrze, że mąż zachował się właściwie. Teraz do tych zarzutów, no to panie pośle, do Aleksandra Grada, ludzi z PSL-u trzeba spytać o obsadzanie spółek Skarbu Państwa. To szło w jakieś miliardy przez te 8 lat rządziliście, więc oczywiście jest takie powiedzenie, zapomniał wół, że cielęciem był. No to o was, a propos tego obsadzania spółek Skarbu Państwa. Myślę, że to, co zrobiliście i wasi towarzysze z PSL-u, zresztą może o was nawet lepsi specjaliści, bo oni rządzili w III RP 17 lat, a wy tylko, czy też aż może 8 lat. Więc oni pewnie potrafili lepiej doić państwo polskie. Natomiast no, myślę, że tutaj akurat w tej sprawie skorzystajcie z rady prezydenta Chiraca i siedźcie cicho, bo lista zarzutów wobec tego, co wyrobiliście, może być bardzo długa. Nawet Puls Biznesu, który jako żywo nie był nigdy gazetą antyrządową, pamiętam, na pierwszej stronie publikował sojusznicze listy ludzi z Platformy Mazowieckiej, która obsadziła różne urzędy, czy miejskie, czy Urzędu Marszałkowskiego. Więc no, naprawdę choroba amnezji szyta grubymi nićmi, panie pośle. To teraz pan marszałek Jerzy Wenderlich pewno też z pewnego dystansu patrzy na to, bo w końcu poza parlamentem, więc te emocje parlamentarne mu się na co dzień nie udzielają. Absolutnie chcę zdementować. Nie jestem człowiekiem zdystansowanym. Inaczej by mnie pani redaktor tu nie zaprosiła. Nie, no, ale jednak zacznijmy, do takiego politycznego sporu na co dzień pan nie uczestniczy. Zacznijmy od tych wypowiedzi, których wysłuchaliśmy. Od szarańczy. A nie, nie. To szarańczy sprawie pani redaktor przyjemność i zaraz powrócę. Ale do tych wypowiedzi. Ale do tych to za chwilę będziemy je wszyscy będą komentować. Ale te, które były. Tak, za chwilę wszyscy będą komentować. Więc najpierw szarańcza. Wracam do tej szarańczy. Ja bym się tym absolutnie nie przejmował, uspokoiłbym tu pana przewodniczącego, czcigodnego Ryszarda Czarneckiego, bo to tak, jakieś tam bzdurne osoby, jakieś zdradzieckie mordy, takie bzdury gadają, to gadają ci, którzy stoją tam, gdzie stało kiedyś ZOMO, więc ja bym się nie bał. Ale też, kiedy pan przewodniczący Czarnecki mówi, że zamierza założyć koszulkę jestem szarańczą, to jest pewnego rodzaju prowokacja i dlatego, że zależy mi na jego zdrowiu i życiu. Uważam, że w różnych sklepach z artykułami gospodarstwa domowego należałoby wycofać Prusakolep, Azotoks i takie podobne środki. A to akurat na szarańczy działa? Podobno działa. I myślę, że ci, którzy sprzedają te artykuły, jeśli zobaczą ogień w oczach kupującego, no powinni tak, powiedzieć, nie ma. Pana jak PRL-u, nie ma i pana już. Przewodniczącego Schetynę trzeba w takim razie z daleka trzymać od tych punktów. Ja myślę, że ten język rzeczywiście brutalności. To jest pewien teatr polityki. Oczywiście jeśli on gdzieś się pojawia na obszarach ekscesu prawnego, machnijmy ręką i powiedzmy sobie, niech tak będzie.
Jeśli już przedostaje się w ten obszar zniesławienia, naruszania godności, wówczas jest już gorzej. Więc póki to nie przekroczy tej granicy takiej, która rujnuje dorobek, pracę, poczucie godności polityka czy jakiejś grupy zawodowej, społecznej, politycznej, to ja aż tak bardzo bym nie płakał. Kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. I myślę, że druga strona stołu. Że nikt z nas kamieniem nie rzuci, bo swoje grzeszki każdy z nas ma na sumieniu. Tomasz Rzymkowski, Kukiz 15. Znaczy, mi się bardzo podobają słowa pana marszałka Wenderlicha, ale ja mam troszeczkę jakby inną ocenę sytuacji. To znaczy jednak no nie był to przypadek, incydent, jest to w pełni świadome działanie polegające na takiej no, dehumanizacji przeciwników politycznych, bo to nie jest incydent jeden, kiedy mówimy o Szarańczy. Szef Platformy Obywatelskiej do swojego największego oponenta politycznego, czyli Prawa i Sprawiedliwości, no, kieruje określenie jesteście szarańczą, a tydzień temu mówi jesteście tłustymi muchami. No to są takie klasyczne triki, które wdrożył w życie Józef Goebbels, gdzie oponentów politycznych pozbawiał cech człowieczeństwa. To są zwierzęta, to są robaki. A co się z robakami robi, co się robi ze zwierzętami? No to wiecie, co się dzieje z nimi. I to jest celowe, świadome działanie. I to jest słuszne, co powiedział pan marszałek. Rzeczywiście jest to kolejny etap takiej spirali nienawiści i walki politycznej w Polsce, która już jest naprawdę bardzo niebezpieczna, bo to już jest o krok od tego, że będzie mordobicie. No dobrze, ale w takim razie dlaczego Grzegorz Schetyna uznał, że no, idąc jakby... No, PR-owcy podejrzewam mu podpowiedzieli, pana, że pana musimy wywodu. Być radykalni. Musimy... Dlaczego jest mu to potrzebne? Chodzi o przede wszystkim o jeszcze większą polaryzację życia politycznego. Jedna i druga strona uważa. Ale patrząc na sondaże, to widać, że to efektów nie przynosi. Ja rozumiem, że być może motywuje, efektów nie przynosiło dotychczasowe działania, ale może taka ostra polaryzacja. I cały czas podkręca ten twardy elektorat, tak, żeby on był cały czas gotowy do tego, żeby głosować, żeby nie odpuszczać i tak dalej. No ta teza, którą postawiła pani redaktor, wydaje się zasadna. To znaczy musimy chociaż tych dotychczasowych naszych wyborców trzymać w naszym obozie. Musimy przygotować się do przegrupowania w 2019 roku. Nie liczymy na zwycięstwo, ale Grzegorz Schetyna chce mieć przynajmniej w parlamencie takich parlamentarzystów, to jest w gruncie może liczyć. Rzeczy teza, którą głosił już od jakiegoś czasu pan profesor Rafał Chwedoruk, który mówi, że Platforma jest skoncentrowana w tej chwili na tym swoim twardym elektoracie, że Grzegorz Schetyna chce tych ludzi utrzymać, że nie jest zainteresowany poszerzaniem, tylko takim cały czas mobilizowaniem. Właśnie koalicję zawarliśmy. Jeśli nie będziemy... A to zaraz porozmawiamy o tym, w jaki sposób to się poszerzyło. Albo komu się skurczyło. Ja uważam, że jeśli na tego typu zachowania polityków, i to czołowych polityków, bo no, co by nie mówić, jest to lider największego ugrupowania w opozycji do rządzącego Polską Prawa i Sprawiedliwości. Tak. Jeśli on używa takiej retoryki, no, która pozbawia człowieczeństwa swoich oponentów politycznych, no to trzeba na to reagować. I trzeba jasno mówić, że jest to absolutnie nie do przyjęcia. To znaczy zamiana człowieka, który jest jego oponentem politycznym, w zwierzę. Zwierzę i to jeszcze jakieś paskudne typu tłusta mucha czy jakaś szarańcza. No to dobrze, takie pan pojęcie animalizacji. Pan Paweł Rabi, koalicjant. W ramach Koalicji Obywatelskiej, ja może zacytuję najnowsze badanie, wyniki sondażu CBOS-u, 40% Prawa i Sprawiedliwość, 19% Platforma Obywatelska, 8% Kukiz 15, 5% PSL, 4% SLD i 3% Nowoczesna. Liczona w tym sondażu. Ale w tym badaniu CBOS-u nie ma Koalicji Obywatelskiej, jak pani redaktor tutaj zauważyła. Koalicja Obywatelska to jest ten podmiot, który teraz idzie do wyborów samorządowych, więc myślę, że też na te wyniki badań trzeba spojrzeć z tej perspektywy, bo na karcie wyborczej będzie Koalicja Platforma Nowoczesna do samorządu, więc myślę, że to nie jest jakiś prognostyk na to, co będzie dalej. Sądzę, że tutaj w tych wyborach te notowania sondażowe Koalicji Obywatelskiej jako podmiotu są większe. Ale wracając do szarańczy. Rzeczywiście tutaj trzeba bardzo uważać. Mamy kampanię wyborczą, co prawda. To jest taki moment, w której można sobie pozwolić na przejaskrawienia, można sobie pozwolić na wypowiedzi, które są dużo mniej stonowane niż w normalnej rzeczywistości.
Ale ja rzeczywiście tutaj bym bardzo uważał. Co prawda jest to metafora biblijna, bo już o pladze szarańczy w Biblii pisano i rzeczywiście te obrazy, kiedy szarańcza spada i pożera łapczywie różne rzeczy, bardzo przemawiają do wyobraźni. Ale, no, ale apelował... to pan Schetyna jako prorok to nie występuje. A, zobaczymy, zobaczymy. Ja natomiast bym jednak apelował do wszystkich uczestników życia politycznego, żeby uważać, bo faktycznie my bardzo często przekraczamy te granice, za którą już obywatele... Trzeba zacząć tymi apelami. Znaczy, panie proszę, trzeba zacząć od siebie. To znaczy, zacznijmy od siebie, a potem pouczajmy innych, bo ja myślę, że w każdej partii no, zdarzają się wypowiedzi, no które dobrze, to w takim razie nie powinny się zdarzyć. Jak od siebie zaczynamy, to w takim razie, czy pani Katarzyna Lubnauer jakiś gest wykonała, porozmawiała z Grzegorzem Schetyną, jakaś wypowiedź jest, być może nie dotarła tak szeroko do opinii publicznej? Tego nie wiem, ale jak mówię od siebie, to myślę tak też o rozmowie ze swoim własnym sumieniem i o tym, jak mówimy w debacie politycznej, czy zwracając się, czy rozmawiamy o problemie, czy też staramy się kogoś poniżyć, czy sięgamy do argumentów ad personam, argumentów osobistych. No myślę, że naprawdę trzeba gdzieś o tym rozmawiać. A myśli pan, że tutaj ta wypowiedź, to jej celem było poniżenie właśnie? Nie, ja tego tak nie odbieram. Ja odbieram to jako bardzo daleko idącą metaforę. Sam bym jej nie użył, daleko idące porównanie, sam bym jej nie użył, bo ono rzeczywiście zawiera w sobie takie ryzyko dehumanizacji, ale jest, no, przyznam się, dość trafnym określeniem problemu, jaki mamy, bo z tym obsiadaniem i łapczywością, no, coś jest na rzeczy w ciągu ostatnich 3 lat. Ja uważnie się przyglądałem spółkom Skarbu Państwa. No ale można mówić na przykład, jeżeli ktoś tak uważa, o łapczywości, a nie o szarańczy. No więc dlatego jest to kwestia takiego wyważenia języka, ale może jako polonista jestem na tym polu bardziej wrażliwy niż politycy, którzy są po politologii. Więc myślę, że no właśnie, bogactwem jednak słownictwa dysponuje. Pan poseł Zbigniew Gryglas, Porozumienie, jako patrzy na tę wypowiedź i dalej będziemy rozmawiać na temat już rywalizacji wyborczej, takich, no właśnie, konkretnych kandydatów. Jako człowiek Porozumienia ja zupełnie nie akceptuję takiego języka w polityce. To jest język konfrontacyjny i rzeczywiście, tak jak część przedmówców już tu stwierdziła, no dobrze, ale strach pomyśleć, ja co może się wydarzyć. Ja dopytam w takim razie, czy to jest pana zdaniem, no przepraszam, poniosły emocje, czy to jest celowy zabieg? Bo pan poseł Rzymkowski mówi, że jego zdaniem to i Grzegorz Schetyna jest akurat konsekwentny i że to jest zaplanowane działanie. Sądzę, że to jest jakiś plan, że to jest wynik takiej kalkulacji politycznej, która zmierza do tego, by rzeczywiście wprowadzać ten agresywny język do polityki, by dyscyplinować ten żelazny elektorat. No bo Platforma Obywatelska, ja mimo wszystko użyję sformułowania Platforma, a nie Koalicja, bo wydaje mi się, że ta zmiana szyldu nie bardzo się przyjęła, że i tak wszyscy Polacy używają sformułowania Platforma Obywatelska. Tego szyldu nie udało się zmienić. Pewnie taki zamiar był, ale Platforma próbowała wystąpić z takim programem merytorycznym. Ja to doceniam, no ale niestety ta próba, niestety dla Platformy, była taką chybioną próbą, dlatego że sięgnięto do postulatów, do programu, który już był prezentowany w wielu kampaniach poprzednich, więc no, dostrzeżono to, przypomnę, kwestia podwyżek dla nauczycieli, pielęgniarek, kwestia ciepłych posiłków dla dzieci, które tak mocno kontrowersyjnie zabrzmiały po 10 latach. No, tych elementów programowych odgrzewanych było aż nadto, więc zupełnie, zupełnie nietrafiony program. A ja jeszcze dopytam o jedną, bo tutaj cóż pozostaje? Pozostaje tylko konfrontacja, pozostaje... Przypomniał wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego. Wystąpienie to była taka bardzo emocjonalna wypowiedź z Sejmu, gdzie rzeczywiście padły bardzo mocne słowa, o których pan wspomniał. Ja zastanawiam się, czy można te sytuacje porównywać, bo jakby przypomnijmy kontekst. Tamto wystąpienie jakby było w obronie brata bliźniaka, który zginął tragicznie. Rzeczywiście jest atakowane jego pamięć w sposób taki, no, czasami znacznie mocniejszy niż określenie samo szarańcza, czy nawet te tłuste muchy. I wiadomo, że tamta wypowiedź miała kontekst osobisty i emocjonalny. I jakby po ludzku ona jest do zrozumienia, tak? Można mówić, że w parlamencie nie powinny takie słowa paść, ale jakby po ludzku
to myślę, że większość osób, które jakby doświadczyłyby takiej sytuacji, że osoba im najbliższa, jeszcze nie żyjąca, która broni się sama, nie może, jest obrażana, pewno by zareagowała bardzo mocno. Ale przepraszam, ja dokończę i zaraz panu oddam głos. Ale przepraszam, do świętej pamięci Lech Kaczyński był przywoływany pozytywnie w wypowiedzi poprzednich posłów, że właśnie szanował Trybunał Konstytucyjny i były przytoczone jego pozytywne wypowiedzi. I to zdenerwowało naprawdę. Przepraszam, panie pośle. Przytoczony był w pozytywnym kontekście. Ale panie pośle, przepraszam. Nie ma żadnych hamulców, naprawdę? Szanujmy się. Tak było w Sejmie. Panie pośle, szanujmy się. Był przytoczony w kontekście takim... Pozytywnym. No ale pozytywnym, jakim pozytywnym? Że on jest jakby tutaj zaprzeczeniem, tak? Znaczy po prostu tego, co robi PiS jest obecnie, przeciwstawienie, tak. Doskonale wie pan, czemu miało to służyć i że był to kontekst negatywny. To brutalna jazda. Dajmy spokój. Natomiast tutaj mówimy o wypowiedzi, która przynajmniej części z państwa nie miała charakteru takiego wybuchu, bo tam nic takiego się nie wydarzyło, tak? Nikt zaplanowane, nie został zaatakowany. Socjotechnika na zimno. Dlaczego? Ponieważ liderzy Platformy teraz chcą zwiększyć frekwencję przy urnach po swojej stronie i właśnie dlatego to robią, bo pewna radykalizacja spowoduje, że ludzie w emocjach pójdą. Wydaje mi się, że Platforma w tej chwili nie gra o to, żeby wygrać z PiS-em, bo na to nie ma szans. Gra o to, żeby być pierwszym wśród opozycji, żeby tam... Dobrze, powracamy do debaty, a ponieważ jest tutaj kandydat na wiceprezydenta Warszawy, to w takim razie pan Paweł Rabiej z Nowoczesnej może pierwszy odnieść się do debaty i w taki krótki sposób ją podsumować. Pewno nie będę pana pytał, kto wygrał debatę, bo to jest jasne, co pan odpowie. To się za tydzień okaże, kto wygrał debatę, ale ja się cieszę, że ona się odbyła, bo warszawianki i warszawiacy mieli okazję zobaczyć wszystkich 14 kandydatów, kandydatki i kandydatów na prezydenta Warszawy, zobaczyć, jak są przygotowani do tego zadania. Myślę, że to jest ważne, żeby rzeczywiście można było zobaczyć, kto startuje. Mi ta debata pokazała, że rzeczywiście chyba... Jest tak, że może wystartować praktycznie każdy, bo 14 kandydatów to jest bardzo dużo. Widzieliśmy kandydatów dobrze przygotowanych, mniej przygotowanych. Że może wystartować prawie każdy? Myślę, różne oceny tutaj były, bo część osób porównywała tę debatę jednak do... miała taką opinię, że ta debata nie była zbyt poważna właśnie ze względu na liczbę osób, właśnie ze względu na to... I charakter niektórych kandydatów. Ale ja uważam, że to dobrze, dlatego że te bariery wejścia do gry nie są aż tak duże. Ale myślę też, że każdy mógł się przekonać osobiście, mimo że czas był bardzo krótki, kto co osobą reprezentuje, a kto wygrał, zobaczymy za tydzień. To zobaczymy, a być może nie zobaczymy, bo dopiero za 2 tygodnie, za 3 tygodnie zobaczymy. Pan poseł Tomasz Rzymkowski, jak się odniesie do tej debaty? Ja nie oglądałem tej debaty, powiem szczerze. Cenię swój czas, nie jestem mieszkańcem Warszawy, ale w końcu jest kandydat. Solidarność z kolegą? I na pewno gdybym miał czas, to bym obejrzał, ale wolałem wspierać kandydatów w Kutnie, w Łowiczu, z bliskiej Woli. Pan poseł Rzymkowski nie zajmuje się peryferiami, bo mieszka w środku Polski. Środek Polski, nawet tutaj między państwem. Tak, wczoraj oficjalnie Kutno rozbieżności. Mimo wszystko Polski. Pan marszałek Wenderlich powiedział, że będzie wierny. W głębokim moim dzieciństwie na rogatkach miasta była taka symboliczna mapa Polski z 4 strzałkami, która pokazywała i było takie hasło Kutno, środek nowej Europy. Bardzo żałuję, że władze miasta odeszły od tej symboliki, przeszła na symbolikę róż, która z niczym się chyba Polakom nie kojarzy. Natomiast środek Polski to było coś wyjątkowego. Dobrze. Pan marszałek Jerzy Wenderlich w takim razie na temat debaty, a ja zapytam, czy SLD rozważa poparcie w drugiej turze dla jakiegoś kandydata? Bóg jeden raczy wiedzieć na tym etapie. Akurat tak. Niedziela to religijnie, tak. Tak. Ale akurat pan poseł w przypadku Sojuszu Lewicy Demokratycznej ta wiedza Pana Boga ma szczególny kontekst. Bo ja będę hołdował, że środkiem Polski jest piątek, ale przy panu pośle Rzymkowskim będę udawał, że bliżej mi do Kutna. Krzysztof Piątek? Miejscowość Piątek. To teraz Warszawa. Warszawa, nie środek, a stolica. No, w naturalny sposób skupiał do tych peryferii polityki, czyli do Warszawy. Mnie się najbardziej podobała i uwiodła mnie taka wypowiedź, kiedy któryś z kandydatów, nie dostrzegłem, który takiej infrastrukturalnej przenośni w swojej wypowiedzi używa, że chciałby, żeby Warszawa była taka, że kiedy ktoś wysiada z pociągu z walizką,
patrzy i mówi, chciałbym tu zostać. I zostaje. To znaczy, to jest dość ciekawe, bo wysiada z walizką, nie wiedział, że tu zostanie, Warszawa go urzeka, zostaje, zakochuje się w Warszawie, odkochuje się w żonie, nie wraca już do domu. To nie, ciekawe. Dlaczego? Może po prostu ściąga rodzinę do Warszawy. Bardzo, bardzo ciekawa koncepcja i muszę powiedzieć, że w jakiś kryzysowy... A poza tym, panie marszałku, to może być też kobieta. Zgoda, czyli ta odwrotność od kochania w małżonku może gwałtownie na peronie warszawskim nastąpić według tej koncepcji. No dobrze, a teraz poważnie. A tak poważnie. Ja ubolewam nad tym, że kampania wyborcza próbuje być ogniskowana i ogniskować, koncentrować uwagę Polaków, wyborców na meczach w paru dużych, wielkich miastach, nie bacząc na to, że są powiaty, że są gminy, że gdybyśmy mieli robić ranking sukcesów Polski w czasie transformacji po 1989 roku, to ja naprawdę zawiązanymi oczami jakoś bym odszukał kartkę i w tym rankingu wpisał. Sukces Polski to zbudowanie naprawdę zdrowych, lokalnych samorządów. Więc dajmy sobie spokój z tymi meczami. Oczywiście te mecze w dużych miastach, one są bardzo widowiskowe, ale puśćmy troszeczkę tego, jak to się mówi, żurawia na to, co dzieje się w powiatach, w tych małych gminach. Ja wczoraj byłem razem z prezydentem Kwaśniewskim w Grudziądzu, w Brodnicy, w Golubiu-Dobrzyniu i spotykaliśmy świetnych ludzi, którzy tonów politycznych w ogóle nie używają w tym, co mówią. Nie mówią, prawda, ani o szarańczy, ani o tym ZOMO, ani o mordach siakich czy takich. Oni mówią o wodociągu, oni mówią o przystankach autobusowych. Dla nas zdaje się to jakaś niska polityka, ale to są rzeczy, które interesują ludzi. Naprawdę zainteresują. Stosujmy się tymi z naszego punktu widzenia drobiazgami, a dla ludzi w tych lokalnych, małych miejscowościach jest to cały świat. Skupiamy swoją uwagę na tych największych punktach na mapie. Nie jesteśmy w stanie ogarnąć tysiące punktów i przekazać no, taką rzeczową wiedzę na ich temat. Wszędzie nie dotrzemy, ale choćby kupno. Chociaż na antenie Polskiego Radia rzeczywiście również te mniejsze miasta są obecne i kandydaci są obecni. Więc to nie jest aż tak źle. Pan poseł Marcin Święcicki, a propos tej debaty w Warszawie. No nie debata. Mimo wszystko skupiła uwagę. Debata skupiła uwagę, była sprawnie bardzo poprowadzona. Rafał Trzaskowski moim zdaniem był rzeczywiście najlepszy. Wielu kandydatów, to było ciekawe, że wielu kandydatów podkreślało jednak ten wielki dorobek w Warszawie, jaki został osiągnięty. To, co Warszawa osiągnęła, że jest miastem ciekawym, ważnym, atrakcyjnym. Zawsze była. No, ale że przez ostatnie lata, że będą kontynuować ten dorobek. Tutaj jakby mało kto zaprzeczał temu wielkiemu dorobkowi. Natomiast kontrkandydat Trzaskowskiego, pan Jaki, po prostu jest niewiarygodny. No, jeśli on mówi o zieleni w Warszawie, a jednocześnie głosował za Lex Szyszko, na podstawie którego wycięto dziesiątki tysięcy drzew w Warszawie. Jeśli mówię o obwodnicach warszawskich, a tymczasem rząd przygotował ustawę, która wyklucza Warszawę i inne miasta wojewódzkie z dofinansowania. A on mówi o jakimś dofinansowaniu, które będzie. Mówi o dofinansowaniu metra. Głosował kiedyś przeciwko dofinansowaniu metra, a w obecnym projekcie budżetu na przyszły rok nie ma metra. I tak dalej, i tak dalej. Już nie mówię o in vitro, nie mówię o innych rzeczach, gdzie raptem zmieniał o 180 stopni stanowisko. A jaki będzie jego stosunek do osób innych orientacji politycznych, to świadczy najlepiej to, co wyprawiał w Opolu, gdzie swoich przeciwników politycznych nawet nie przyjmował do swojego biura. Nawet prokuratura ich tam pogoniła, tych, którzy byli przeciwni rozszerzaniu Opola i przyłączania kolejnych to miejscowości do Opola. Więc jak gdyby jest zupełnie... Już cała lista zarzutów. On jest zupełnie niewiarygodny w swoich obietnicach. Charakterystyczna wypowiedź pana pan poseł przedstawiciela Platformy. 80% czasu o Patryku Jakim, boją się tego Patryka Jakiego bardzo wyraźnie, trzęsą portkami, mówiąc metaforycznie oczywiście, bo tego nie widzę. Natomiast no, chciałem zwrócić uwagę, że
mówimy w określonym kontekście. 12 lat rządów Platformy, 12 lat rządów wiceprzewodniczącej PO, która zresztą miała być następcą pana Tuska na stanowisku premiera, na finale kilkadziesiąt tysięcy ludzi wyrzuconych na zimno, cynić na bruk, łącznie ze staruszkami i dziećmi. I kto był szefem sztabu kampanii pani Gronkiewicz-Walcz 4 lata temu, prezydent stolicy? No, pan Rafał Trzaskowski. To jest rzeczywiście człowiek, który ostatnio zresztą jej dziękował wylewnie. Człowiek, który gwarantuje kontynuację w tym najgorszym wydaniu. A co do, Patryka Jakiego, w moim przekonaniu, po pierwsze, wykonał gigantyczną pracę, dalej ją wykonuje, harował od świtu do nocy i to ludzi, myślę, wielu urzekło, bo trafił także do wyborców w Warszawie, do których wcześniej politycy nie trafiali, do ludzi, którzy nigdy na wybory nie chodzili. Myślę, że to można tego tłumaka w sondażach, a jest to rzecz ważna. Natomiast jeszcze jedna rzecz. No, tutaj akurat słuchałem z uwagą pana marszałka Wenderlicha. Rzeczywiście Patryk Jaki, on bardzo wiele mówił o bardzo konkretnych rozwiązaniach, mówiąc, że właśnie te wodociągi czy inne rzeczy nie mają charakteru partyjnego. Na koniec zadeklarował i uważał, i myślę, to bardzo ciekawe posunięcie, to, że jeżeli wygra, czy już w zasadzie zapowiedział złożenie rezygnacji z członkostwa w partii politycznej, bo chce być prezydentem wszystkich warszawiaków. No, na ten gest i pewną deklarację woli politycznej nie było stać jego głównego konkurenta. To jest dość charakterystyczne. W moim przekonaniu może być wysoka frekwencja dzięki także tej debacie. Rekord oglądalności telewizji rzeczywiście, jeżeli chodzi o debaty samorządowe. I tutaj sukces przede wszystkim TVP Info, bo w innych stacjach ta frekwencja była, oglądalność była gorsza. Natomiast naprawdę Patryk Jaki pokazał się jako gospodarz i no, myślę, że wielu punktów zrobił. No dobrze, to teraz na moment... Głosował w Sejmie przeciwko tym wszystkim rzeczom, które obiecywał, zaczynając od ustawy antysmogowej, o drogach, panie, o zieleni i tak dalej. Cały czas przeciwko głosował w Sejmie. Kolejne ustawy odrzucał. Otwarty na dialog. I była Warszawa, to może jeszcze Łódź, ponieważ Łódź też budzi duże emocje. No i teraz... Panie redaktorze, my nie mieliśmy szansy odnieść. Ale to za moment, ale ja jeszcze wprowadzę Łódź, żebyście panowie mogli już też dodatkowo i o Łodzi, i o Warszawie, bo jeszcze mamy sporo tematów, a czas mija. Łódź to już takie też bliższe rejony, może dla pana posła. No w Łodzi jest rzeczywiście sytuacja bardzo ciekawa. No i mamy taką sytuację. Pan minister Jacek Sasin mówi, że jego zdaniem prawo jest takie, że o tym, czy Hanna Zdanowska będzie mogła być prezydentem Łodzi, jeżeli wygra wybory, będzie musiał zdecydować sąd. Grzegorz Schetyna mówi, że to jest haniebna wypowiedź, że absolutnie tu nie ma żadnych wątpliwości, że Hanna Zdanowska powinna mieć prawo normalnie funkcję sprawować, jeżeli zostanie wybrana oczywiście, bo kandydować może, co do tego nikt nie ma wątpliwości. Pan poseł Rzymkowski, Kukiz 15. Problem polega na tym, że mamy niespójność prawa. Z jednej strony ustawa, kodeks wyborczy pozwala Hannie Zdanowskiej, czyli osobie skazanej prawomocnie wyrokiem za przestępstwo ścigane z urzędu, startować w wyborach, a z drugiej strony ustawa o urzędnikach samorządowych, która stanowi w artykule 5, iż wójt, burmistrz, prezydent jest urzędnikiem. Ja mam wrażenie, że to już wszyscy wiedzą. Natomiast jaki jest werdykt? No, werdykt co dalej? Będzie taki, kto że wojewoda nie zgodzi się. Powinien pana zdaniem zdecydować o tym, czy rzeczywiście sąd powinien zdecydować o tym, czy pani Hanna Zdanowska może być prezydentem Łodzi, jeżeli wygra wybory oczywiście, czy nie? Znaczy, odpowiedź jest oczywista. Mówimy o tym. Odpowiedź jest oczywista. Wojewoda nie zgodzi się na to, aby Hanna Zdanowska objęła urząd prezydenta. A będzie to zgodnie z prawem pana zdaniem? Będzie to zgodne z prawem, bo o tym stanowi ustawa o urzędnikach samorządowych. I Hanna Zdanowska dzisiaj już w tej chwili jest urzędnikiem samorządowym tylko z tego powodu, że za chwilę kończy się jej kadencja, bo są wybory. Wojewoda łódzki tego nie uczynił. Po wyborach to będzie musiał uczynić. Będzie wyznaczony komisarz rządowy, który w ciągu 90 dni będzie zmuszony zorganizować powtórne wybory, w których mam nadzieję, że Hanna Zdanowska już nie będzie startowała, no bo będziemy mieli takie kontinuum paraliżu miasta ze szkodą dla mieszkańców.
mieszkańców. Dobrze, to pan poseł Zbigniew Gryglas, Porozumienie, już może też o trochę o Warszawie, bo Warszawa panu bliska bardzo, w końcu poseł z okręgu podwarszawskiego, więc... Nie, ja jestem posłem warszawskim. Przepraszam, bardzo, tak. Więc krótko o Łodzi, a później wrócę do Warszawy. Jeśli chodzi o Łódź, ja mam nadzieję, że do tego scenariusza nie dojdzie, który opisywał szczegółowo pan poseł Rzymkowski, bo rzeczywiście sytuacja formalno-prawna na to nie pozwala, ale też moralnie osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem z oskarżenia, przypomnę, publicznego, co niezwykle istotne. No tak, ale nie powinna... Opozycja podaje przykłady znacznie mniejszych miejscowości, tam jakichś burmistrzów, wójtów. Ja już tych przykładów nie pamiętam, jakie to są miejscowości. Jest ich tam bodajże kilka, gdzie sytuacja była podobna. Człowiek został skazany na karę grzywny, a mimo wszystko funkcję sprawował. Demokracja jest takim systemem, który powinien się doskonalić, więc w kolejnych iteracjach powinniśmy unikać tego typu przypadków. I tak jak powiedziałem, dla mnie tu ocena moralna jest również istotna. Ale wracając do Warszawy i tej debaty bardzo ważnej. Po pierwsze, poznaliśmy to grono szerokie kandydatów, bo istnienia niektórych z nich w ogóle nie byliśmy świadomi. To mam wrażenie, że może i dobrze, albo może inaczej. Może niewiele żeśmy stracili. Zgoda, ale ja też się zgodzę z tym, że taki brak bariery wejścia jest też w demokracji istotną zaletą. Druga sprawa z tej debaty, wniosek zasadniczy: w Warszawie potrzebna jest zmiana. Potrzebna jest ta zmiana nie tylko z tego względu, że mieliśmy do czynienia ze złodziejską reprywatyzacją i to rzeczywiście jest taki element najbardziej namacalny, ale także zmiana jest potrzebna, bo Warszawa tkwiła w takim marazmie. Rozwijała się, ale nie tak szybko, jak chcielibyśmy, nie realizowała swoich budżetów inwestycyjnych. Dla mnie to jest taki powód do kilku żółtych i w konsekwencji do czerwonej kartki, którą mam nadzieję Platforma Obywatelska zobaczy w tych wyborach. I trzecia kwestia, rzeczywiście zwrócę uwagę na to, o czym mówił pan poseł Czarnecki, to ten ruch kandydata Zjednoczonej Prawicy, który stwierdził, że skoncentruje się na sprawach warszawskich, że zrezygnuje z mandatu partyjnego. To bardzo dobrze. Czy też pusty ruch być może? To bardzo dobrze, bo Warszawa to jest wielkie zadanie i to nie może być tak, jak bywało czasem w przeszłości, że kandydaci, prezydenci późniejsi traktowali ten urząd tylko przejściowo, jako, nie wiem, trampolinę do kolejnych stanowisk. To jest ważne, żeby skoncentrować się na Warszawie, realizować program dla Warszawy i go konsekwentnie wdrożyć. Pan Paweł Rabiej, teraz może króciutko na temat Łodzi, ale zanim Łódź, to jeszcze pytanie, bo było pytanie do Nowoczesnej, więc w takim razie prosimy o to pytanie, pytanie słuchacza. Mam prośbę do przedstawiciela Nowoczesnej. Mówicie pytani, że powstaliście w kontrze do PO, gdyż wiele was różni. Proszę szczegółowo wymienić te wszystkie różnice. O, długo by było rzeczywiście. No to pan trzy wymieni. Mamy różnicę dotyczące chociażby podejścia do wieku emerytalnego, tak? My jesteśmy za podwyższeniem wieku emerytalnego. Platforma tutaj... Tak. Znaczy, ale odsyłam do programu, natomiast słowo na temat Łodzi, ale wcześniej jeszcze na temat Patryka Jakiego i tego... Ale to tak szybciutko, bo jeszcze chciałabym następne tematy... Tego zrzeczenia się legitymacji partyjnej. Otóż ja uważam, że to jest absolutnie pusty gest, który świadczy o desperacji Patryka Jakiego i wcale mu nie pomoże wygrać wyborów w Warszawie. Bo albo ktoś jest obiektywny i potrafi być dobrym gospodarzem, niezależnie od etykiety partyjnej, albo nie, a tutaj mamy do czynienia z tym przypadkiem. Łódź. Znaczy, w sprawie Łodzi ja mam dosyć jasne stanowisko. Uważam, że jeżeli pani prezydent zostanie wybrana, to powinna ten urząd objąć. Przepisy trzeba poprawić. Trzeba zmienić, dostosować, poświadczenie nieprawdy nie jest rzeczą chwalebną, natomiast obywatele, głosując na Hannę Zdanowską, bo ma przewagę w Łodzi w sondażach, wiedzą, że poświadczyła nieprawdę. Jeżeli ją wybiorą, jak sądzę, wybiorą, to uważam, że powinna ten urząd objąć. I tutaj przepisy też są niejednoznaczne w tej kwestii. Gorsza sprawa jest wtedy, kiedy... Pan Rzymkowskiego powiedział, że to jest dla niego niewyobrażalne, że oszustka dostanie któryś tam z największych budżetów samorządowych. Nie, no to nie jest sytuacja chwalebna. Wolelibyśmy, żeby tej sytuacji oczywiście nie było. Natomiast pytanie, co tutaj, jeżeli kładziemy na szali tego rodzaju wykroczenie pan poseł Święcicki na temat Łodzi. Zaraz, moment Łodzi, już tutaj. To pytanie, co tutaj powinno być ważniejsze? Pan poseł Święcicki na temat Łodzi. Jedno zdanie dosłownie. Znaczy, cała ta sprawa z jej...
Cała sprawa z jej poświadczeniem. W takim razie w ogóle nie dam panu głosu. Cała sprawa z tym poświadczeniem odbywa się na oczach i wszystkich mieszkańców Łodzi od samego początku. I oni świadomie, nikt niczego tutaj nie ukrywa i ona świadomie po prostu, jeśli oni świadomie ją wybiorą, prawda? I ta wada, ten defekt jej nie przeszkadza, to jednak trzeba uszanować chyba wolę. A co z tym prawem? A prawo trzeba uporządkować, jak jest niespójność. Można kandydować, a potem według innego przepisu jest problem z objęciem stanowiska. I w którą stronę trzeba uporządkować? Znaczy moim zdaniem... Że na przykład, nie wiem, zakaz kandydowania, czy raczej możliwość sprawowania funkcji? Wie pani, trzeba to jakoś sprawiedliwie do mieszkańców Łodzi się odnieść przede wszystkim. No jeśli oni znają tą sprawę od samego początku, ale ta sprawa, rozumiem, wtedy to prawo, ale przepraszam, to trzeba to uszanować. Panie pośle, no prawo nie będzie działało wstecz, więc jeżeli się zmieni za jakieś tam, nie wiem, kilka miesięcy, czy pół roku, czy nie wiem, nawet trzy miesiące, no to ona już pani Zdanowskiej ewentualnie, jeżeli ona wygra wybory, nie obejmie. Więc pytam się dlatego pana już o to, w jakim kierunku ta zmiana powinna być. Jeśli sprzeczność istnieje od samego początku, to trzeba usunąć to, co jest jak gdyby sprzeczne z prawem wyborczym, które pozwala jej kandydować. To jest jakiś nonsens byłby, żeby można kandydować na stanowisko, ale potem nie można go objąć, bo jakiś inny przepis się znalazł, który to ogranicza rzekomo czy naprawdę, ale w każdym razie jest jakiś z tym problem. Więc jednak uważam, że jeśli można kandydować, jeśli wszystkie okoliczności tej sprawy są świetnie znane mieszkańcom Łodzi, to jednak zdrowy rozsądek nakazuje uszanowanie woli mieszkańców Łodzi i zniesienie tego kontrowersyjnego, sprzecznego z prawem wyborczym. Dobra, zmieniamy kompletnie temat. Jeszcze panowie będą mogli się odnieść do Łodzi w ramach tego czasu niewielkiego, który mamy jeszcze przed sobą. Pan, może inaczej, nie od pana sędziego Laskowskiego zacznę, ale od tego, że na Sądzie Najwyższym zawisł wielki baner na fasadzie Konstytucja. Zawisł zupełnie legalnie. Powiesili go obywatele Rzeczpospolitej RP, którzy uzyskali zgodę sędziego Zawistowskiego na to, na umieszczenie tego baneru na fasadzie. I teraz tak, pytanie do panów, no bo ten baner politycznie jednoznacznie się kojarzy, jest hasłem takim przewodnim akcji politycznych. Rzecznik Sądu Najwyższego mówi, że to jest wprost przeciwnie, że to jest coś, co łączy wszystkich Polaków. Był pytany przeze mnie, czy na przykład baner dekomunizacja mógłby zawisnąć na fasadzie sądu i powiedział, że absolutnie nie, bo ten z kolei dzieli. Ja również pytałam pana sędziego Laskowskiego, dlaczego pani sędzia Gersdorf nie podpisała tej zgody, no bo wiemy, że pracuje, że pobiera pensję i jest w tym sądzie. No to pan rzecznik Sądu Najwyższego, ponieważ on w zasadzie nie wie dlaczego. Pan poseł Ryszard Czarnecki. No, to jest bardzo taki spektakularny argument dla tych wszystkich, którzy udowadniają, że Sąd Najwyższy stał się częścią opozycji politycznej, częścią gry politycznej, bo rzeczywiście umieszczenie tego transparentu tam jest jednoznacznym poparciem dla opozycji politycznej w 100%. No, muszę powiedzieć, że sytuacja, która by się nie zdarzyła w jakimkolwiek sądzie najwyższym czy trybunale w państwach Europy Zachodniej, choć tam też są wybierani sędziowie w wielu krajach przez polityków. Ale jednak przynajmniej tak pro forma te sądy dbają o pokazywanie pewnej bezstronności. Dobrze, pan marszałek Jerzy Wenderlich, czy pana zdaniem ten... Ale tylko jeszcze jedno zdanie, tej Łodzi. No, za chwilę, jeszcze postaram się wywiązać z tej obietnicy. Pan marszałek Jerzy Wenderlich, czy rzeczywiście pana zdaniem ten baner, no też ta grafika jest taka specyficzna, ona się łączy jednoznacznie, bo to jest, ona jakby Polacy ją w większości kojarzą. Pana zdaniem jest taka spajająca Polaków? Czy nie? Jak pan to ja myślę, że pan przewodniczący Czarnecki w duchu akceptuje ten napis, bo znany jest jako szczery, serdeczny demokrata. No i teraz tak dla kokieterii może tylko mówi, że to mu się nie podoba. Pani redaktor, a panu się podoba? Mnie się bardzo podoba. I tak jak pani redaktor powiedziała, że ten napis Konstytucja zawisł na budynku Sądu Najwyższego, to na sądzie ostatecznym myślę, że werdykt będzie jednoznaczny. Dobrze.
zrobiono. No i w końcu na miłość boską pytam, a gdzież taki napis Konstytucja ma wisieć? W ogrodzie zoologicznym, w agencji towarzyskiej, budynek budynek Sądu Najwyższego. Jest taki skład polityczny, w którym gdyby był, to mógłby pan zadać to pytanie, ale to akurat nie jest ten. No. Jestem za tym pięknym napisem Konstytucja na świąty Polskiej Sprawiedliwości. Ale przepraszam, na sądach napis Konstytucja jest wielu, natomiast wie pan doskonale, i to przecież nie będziemy siebie oszukiwać, no, że ten napis nie jest wiem, napis... Nie wiem, co pani redaktor chce powiedzieć, ale wiem doskonale. Nie, no, napis kojarzy się jednoznacznie politycznie. Pana zdaniem powinien, to dobrze, że zawisł, czy nie. Czy może lepiej, żeby po prostu już nie pani redaktor, to Chłasko kiedyś powiedział, że jakby na coś nie patrzeć, to każdemu i jakby o czymś nie mówić, to każdemu wszystko kojarzy z tym słowem na D. Więc jeśli ktoś ma jakieś złe skojarzenia, czy jakieś robaczywe skojarzenia, czy nadpolityczne skojarzenia, to wina skojarzeń, a nie rzeczywistości. Rzeczywiście, no. I teraz ma pan poseł Marcin Święcicki. Znaczy ja tutaj widzę, że w obozie PiS-owskim jest jakaś po prostu awersja kompletnie do słowa konstytucja. No, że nie, konstytucja no znowu po prostu, pan no tak, no po prostu stronę, no. Wołanie konstytucja to się nie podoba, napis konstytucja się nie podoba, no po prostu konstytucja się w ogóle nie podoba PiS-owi i w ogóle nie chciałby tej konstytucji panie stosować. Łamie ją po prostu co chwila i od prezydenta zaczynając poprzez większość sejmową, która ją łamie. A jakieś inne hasła mogłyby zawisnąć na Sądzie Najwyższym? Pan by apelował do sędziów, żeby to pani prezes czy... PO Cacy na przykład. Cacy PO. Nie wiem do kogo w zasadzie, bo tam jest niby pani prezes, która nie podejmuje decyzji, choć jest w sądzie i bierze pieniądze. Pan to rozumie, tą sytuację? No, dlaczego pani Gersdorf się nie podpisuje? No pani Gersdorf jest z mocy konstytucji w dalszym ciągu. Jest no dobra, to dlaczego się nie podpisuje? Nie wiem, to jest sprawa administracyjna, jakie ogłoszenia wiszą na... A pan sędzia Zawistowski to tam za dyrektora administracyjnego robi? Nie znam szczegółów, kto powiedział. A nie wie pan, no błagam pana. Natomiast naprawdę mnie słowo konstytucja nie razi. Słowo konstytucja po prostu piecze w oczy PiS. Oni chcieliby rządzić bez konstytucji. Co z tą konstytucją, ale mówimy o... mówimy o banerze. Ale ja nie znam sytuacji, która by była analogiczna do tej. To znaczy, żeby na gmachu Sądu Najwyższego jakikolwiek transparent, w jakiejkolwiek akcji społecznej, charytatywnej, uświadamianiu obywateli, żeby coś wisiało na Sądzie Najwyższym. No, poza rocznicową w ubiegłym roku, setną rocznicą powstania Sądu Najwyższego w Polsce, bo Sąd Najwyższy powstał w 1917. Nie pamiętam takiej sytuacji i dziwię się, że robimy tego typu precedens, bo za chwileczkę rzeczywiście ktoś przyjdzie i powie, że chce w jakiejś tam akcji charytatywnej, aby na gmachu Sądu Najwyższego wisiał baner. Jest to bardzo niebezpieczny precedens. Dlaczego pan Zawistowski podpisuje? Nie wiem, ja bardzo cenię pana sędziego Dariusza Zawistowskiego. Było mi dane z nim współpracować. Nie, no okej, to ja nie mówię, nie żeby go potępiać. Rozumiem natomiast tej decyzji, nie rozumiem jeżeli tej pani decyzji. Prezes... Nie, no moim zdaniem pani to zasadnie jest bardzo proste. Stwierdzi, że ona jest prezesem. Dlaczego ona nie podpisuje? Nie, no, jest to bardzo proste, ponieważ no, dla administracji rządowej to właśnie prezes Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, czyli pan sędzia Dariusz Zawistowski, jest osobą pełniącą obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i podejrzewam z tego powodu, to on się pod tym podpisywał, żeby administracja rządowa traktowała tę decyzję jako wiążącą. No to dlaczego pani sędzia Gersdorf, żeby administracja rządowa czuła się uspokojona, nie pobiera 75% jej... swojego wynagrodzenia, czyli tej sumy emerytalnej, a 100%? Ale pani redaktor odpowiedziała na to, to znaczy no, administracja rządowa nie uznaje jako pierwszego prezesa, więc jej podpis pod tym nie był wiążący dla administracji rządowej. Dobrze, mi się wydaje, że tylko z tego powodu. Pan Paweł Rapiej, Nowoczesna, ja szybciutko. Ja się cieszę szybciutko, że napis Konstytucja pojawił się na Sądzie Najwyższym. Cieszę się, że w tej wersji graficznej, gdzie podkreślone są litery ty i ja, bo Konstytucja to jest coś, co nas wszystkich łączy, pojawia się na pomnikach, pojawia się na koszulkach, oby pojawiał się jak najczęściej. Panu posłowi Rzymkowskiemu powiem, że faktem jest, że zbyt często się nie pojawiał do tej pory napis Konstytucja na polskich gmachach, ale też nie było sytuacji, w której ktoś chciałby Konstytucję Ryszard trochę rozwiercać, a przy okazji rozwiercać Sąd Najwyższy i praworządność, więc no, czasy są szczególne, bym powiedział, i jednak dobrze, że pan poseł ten napis Czarnecki zawisł. Też na ten temat szybciutko. No,
Sprawa jest jednoznacznie polityczna. Mam wrażenie, że olbrzymia większość Polaków patrzy na to, co rząd zrobił dla Polek i Polaków w wymiarze ekonomicznym i socjalnym i wybory to pokażą. A jak powiem jedną rzecz, Łódź to jest trzecie do wielkości miasto w Polsce, trzeci budżet w ogóle według mojej wiedzy i sytuacja, w której prezydentem tego miasta jest i chce być osoba, która została skazana za poświadczenie nieprawdy w dokumentach finansowych, jest sytuacją niebywałą. Miasto na prawach powiatu, a więc starosta, według ustawy jest jednoznaczne. Starosta nie może być skazany wcześniej za jakiejkolwiek sprawie. Więc tutaj prawo jest jednoznaczne, a wy bronicie osoby skazanej, właśnie nadaje na funkcję prezydenta jednego z największych polskich miast. Wstydu nie macie? Wstydu nie macie? Proszę mieszkańców Łodzi. Oni wybiorą, a przepisy są jednoznaczne. A teraz pan poseł Zbigniew Gryglas porozumienia. To pan poseł Święcicki, ale pan poseł Gryglas powinien mieć szansę. Ale za chwilę, ja tutaj wycinam panu drogę, bardzo proszę, jest akurat dziękuję chwila bardzo ciszy. Proszę państwa, no oczywiście ten napis to nie jest tylko napis. To jest niemal znak towarowy obywateli RP i Platformy Obywatelskiej. On ma określony kształt i barwy także. Więc nie powinien się tam znaleźć. Tak jak nie powinny się także znaleźć inne odwrotne, powiedziałbym, komentarze czy zdania. Co do działania pani prezes Gersdorf, ono mnie nie dziwi. Nie zaskakuje, bo pani prezes już w przeszłości miała taki dualizm w postrzeganiu wielu aktów prawnych. Ja przypomnę, że uznała nowelę ustawy o Sądzie Najwyższym w kwestii przysługujących jej możliwości dodatkowego zarobkowania, bo wystąpiła o zgodę na dodatkowe zarobkowanie, po czym nie uznała tej samej ustawy, twierdząc, że jej mandat nie wygasł. Szanowni państwo, na sam koniec jeszcze pytanie dotyczące Fundacji Bertelsmana. Ranking opublikowała, w tym rankingu Polska na łeb i szyję spadła. Podobno mamy strasznie brutalną policję i generalnie problem z demokracją. No i teraz pytanie o ten ranking, o samą fundację, która w ten sposób ocenia i o przeszłość tej fundacji. Państwa to razi, czy nie razi, czy wszystko jest w porządku, że jak minęło te kilkadziesiąt lat i już ten tata z SS i szczyt rozwoju fundacji, to już ten taki związany bezpośrednio z Trzecią Rzeszą i partią NSDAP, to już to ma jakieś znaczenie, czy nie ma? Tak się pytam o ten kontekst w przypadku tego rankingu. Pan poseł Tomasz Rzymkowski. Możemy obserwować na ulicach polskich miast, jak zachowuje się policja. Ja wielokrotnie widziałem sytuację za pośrednictwem mediów, ale również naocznie pod Sejmem, gdzie policjanci w pełni profesjonalnie podchodzili do sytuacji, w której jeszcze kilka lat temu to używaliby broni gładkolufowej, a teraz takich sytuacji nie ma. Są prowokacje wymierzane w policję. Policja zachowuje wyjątkowy spokój, cierpliwość, pokazuje świetne przygotowanie psychologiczne. No dobrze, a ta przeszłość fundacji ma znaczenie, czy nie? Czy to jest w ogóle się nie przejmuję jakąś tam fundacją, która próbuje uderzyć w wizerunek Polski. To, co pani redaktor przywołała, świadczy ewidentnie na niekorzyść słów i autorytetu, który próbuje budować ta fundacja. Pan poseł Marcin Święcicki, Platforma Obywatelska. Fundacja od wielu lat ma wielkie zasługi w budowie demokratycznych Niemiec, zasługi to ma rzeczywiście. Mówię o ostatnich kilkudziesięciu latach. Tak, olbrzymie. To jest bardzo szanowana. Bardzo szanowana jest ta fundacja w Unii Europejskiej, nie tylko w samych Niemczech. I nasz dramatyczny spadek tam nie tylko z powodu policji, tam są kwestie praworządności, kwestie sądownictwa, kwestia mediów publicznych. Także to jest. Pan się czuje jakoś tutaj szykanowany? Ja się nie czuję szykanowany, proszę pani, ja jestem posłem, także mnie jeszcze póki co immunitet mnie chroni. Nie wiem, natomiast szykanowani są. Przede mną. Ale są tysiące ludzi, którzy brali udział w demonstracjach. Jest rekordowa liczba. Nie było w wolnej Polsce od 1989 roku, nie było tyle ludzi, nie miało spraw za demonstrację, co ma teraz. Ponad 1000 osób ma rozmaite sprawy z powodu demonstracji. Grzywny, kary, przesłuchania i tak dalej. Czegoś podobnego nie było. Trzeba nie łamać prawa. Na
Tomasz Rzymkowski, jedno zdanie, ale już kończymy. Roku więc... na Marsz Niepodległości i zobaczył, jak policja brutalnie wywleka kobiety, dzieci, nie, z autobusów no i rzuca przez autobusy. Naprawdę, Rzeszą, panie pośle. Śmierć Rzeszą, nieporównywalne standardy. Niemiecka policja pacyfikuje brutalnie demonstrantów, zarówno lewackich, antifę, jak i tych skrajnej prawicy. I porównywanie ale tej sytuacji... Ja rozumiem, że wszyscy... Pan wstydu nie ma takie teksty, pan tutaj puszcza w przestrzeń publiczną. Że wszyscy z państwa cieszą się, że... Nie, pan się odetnie od tej fundacji, która ma korzenie w III Rzeszy. Że agencja Standards and Poor's podniosła rating Polski. W piątek, tak jest. Rozumiem, że to wszystkich cieszy. Czy ktoś tu się czuje zawiedzony? Polaków to cieszy. Nie, no oczywiście, że wszystkich cieszy. Pan natomiast poseł, to jest powrót do... To jest powrót do rankingu sprzed 3 lat. I to, o tym pamiętajmy, bo ale były jakby Polska rejwa, straciła. Rating był zagrożony obniżeniem, a teraz jakoś nie, no, relacji nie ma. Z tego się nie, zawsze no, trzeba pan cieszyć. Pan Rabi mówi, że się cieszy. No, ale zobacz. Trzeba pamiętać o tym, że jest to zasługa przede wszystkim polskich przedsiębiorców, a w najmniejszym stopniu rządu i premiera Morawieckiego. Ale z tą policją ja bym naprawdę pan był ostrożny. Wprawdzie wczoraj pilnowała bardzo dobrze marszu w Lublinie, ale mieliśmy też śmierć Igora Stachowiaka, więc naprawdę traktujmy tego rodzaju sygnały poważnie. Pan marszałek Jerzy Wenderlich, dosłownie jedno zdanie, żeby jeszcze pan poseł Gryglas. Ja bym w tych, bez względu na stopień naszych emocji, nie grzebał w tych backgroundach, tylko odnosił ten ranking do tej rzeczywistości. I nie ustalimy tutaj przy tym stole, czy on jest dobry, czy niedobry, bo w zależności od spoglądania politycznego nie, ja się pytałam jednych na to, on będzie satysfakcjonował, ten historyczny ma a innych nie będzie. I ostatnie zdanie na temat policji. Oto nie ostatnie zdanie, na to pan poseł Gryglas. No nie wykorzystujmy policjantów jako instrumentu pan do rozstrzygania poseł Gryglas, sporów ostatnie politycznych. Zdanie. To ja krótko do tej fundacji Bertelsmanna, bo pan poseł Święcicki mówił o takiej świetlanej przeszłości tej fundacji, a wiemy, że zarówno właściciel, jak i jego syn byli aktywnymi działaczami SS i ta fundacja publikowała dokumenty ale dla Wehrmachtu. Więc... Ale kiedy to było? To niedawno. Wszyscy wiedzą. Bardzo niedawno. Polacy to pamiętają. Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość, Marcin Święcicki, Platforma Obywatelska, Tomasz Rzymkowski, Kukiz15, Paweł Rabiej, Nowoczesna, Zbigniew Gryglas, Porozumienie, Jerzy Wenderlich, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Katarzyna Głyska, bardzo dziękuję mi również i widzimy się, słyszymy. No właśnie, zobaczymy, czy w przyszłym tygodniu, bo w przyszłym tygodniu wybory, więc zobaczymy. Ale bardzo my dziękuję. Nie no, ja rozumiem, ale reprezentują panowie kandydatów. Raz jeszcze dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia. Siedem razy 24.